tym filmie pokażę Ci trzy bardzo szkodliwe ustawienia w Twoim telefonie, które należy jak najszybciej wyłączyć. Te ustawienia podsłuchują Twoje rozmowy, nawet jeżeli telefon leży obok Ciebie, tak aby wyświetlić Ci później spersonalizowane reklamy. Ustawienia te śledzą wszystko, co robisz w internecie, to na jakie strony wchodzisz oraz jakich aplikacji używasz. Kolejna sprawa, takie ustawienia spowalniają Twój telefon, a Ty myślisz wtedy o zakupie nowego telefonu. Więc wystarczy tylko wyłączyć takie ustawienia, aby Twój telefon działał szybciej, a Ty zaoszczędzisz dużo pieniędzy, rezygnując z zakupu nowego smartfona. Szkodliwe ustawienia bardzo mocno rozładowują Twoją baterię, ponieważ takie procesy działają w tle, no i skracają żywotność baterii. Jeśli jesteś zainteresowany, to oglądaj film do końca. A więc, aby wyłączyć pierwsze szkodliwe ustawienie, musimy kliknąć ikonę koła zębatego, tak aby przejść do ustawień telefonu. Kolejno wybieramy zakładkę Google. Następnie wybieramy zakładkę na górze Wszystkie usługi. I kolejno wybieramy zakładkę o nazwie Personalizuj na podstawie udostępnionych danych. No i tutaj pojawią Wam się wszystkie aplikacje, którym pozwalacie na zbieranie danych i takie dane później są przesyłane do producentów telefonów, no w efekcie czego otrzymujecie później spersonalizowane reklamy. No i oczywiście takie procesy, jak wspominałem już, działają w tle, spowalniają Wasz telefon, no i skracają żywotność baterii. Więc po prostu wyłączacie wszystkie takie aplikacje, no i od tego momentu po prostu Wasze dane nie są już zbierane. Jeszcze jedna ważna informacja odnośnie tego ustawienia. Jeżeli ktoś z Was już wyłączał taki dostęp dla tych aplikacji, które zbierają Wasze dane i wysyłają do producentów telefonów i nie tylko, i w międzyczasie miał aktualizację Androida, to warto, żeby raz jeszcze wszedł w te ustawienia i sprawdził, ponieważ bardzo często zdarza się, że po aktualizacji po prostu te uprawnienia ponownie się tutaj włączają, więc trzeba je na nowo wyłączyć, więc koniecznie to sprawdźcie. Jedno ustawienie mamy już zmienione. Teraz, aby przejść do kolejnego, również klikamy ikonę koła zębatego, aby przenieść się do ustawień. No i tutaj również musimy wejść w zakładkę Google, następnie zakładka Wszystkie usługi, no i wybieramy teraz zakładkę Reklamy. No i to ustawienie działa na takiej zasadzie, że zbiera informacje ze wszystkich aplikacji, które macie zainstalowane w swoim telefonie, po to tylko, żeby Wam później wyświetlić spersonalizowane reklamy. Oczywiście, tak jak wspominałem, ten proces czy te procesy również działają w tle, no i spowalniają Wasz telefon, no i oczywiście to też wpływa negatywnie na baterię. Więc na początek musimy zresetować, usunąć dane, które zostały zebrane do tej pory, więc aby to zrobić, klikamy zakładkę Zresetuj identyfikator wyświetlania reklam, więc klikamy Potwierdź. I kolejno musimy usunąć ten identyfikator, tak żeby kolejne dane już nie były zbierane przez nasze aplikacje. Więc klikamy usuń identyfikator, a następnie, no tutaj jeszcze mamy informację dokładnie opisaną, na czym polega ta usługa, więc my nie chcemy, więc usuwamy identyfikator. No i właśnie został już usunięty, od tej pory nasze dane ze wszystkich aplikacji nie są już zbierane i przesyłane. Trzecie ustawienie jest również pod zakładką Google, więc wybieramy zakładkę Google, wszystkie usługi i następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek i wybieramy tutaj zakładkę użycie i diagnostyka. No i to ustawienie również zbiera wszystkie informacje z naszego telefonu, również działa w tle, spowalniając nasz telefon, no i skracając czas pracy baterii. No i oczywiście te wszystkie dane trafiają do Google, więc myślę, że też tego nie chcemy, więc warto jest tą funkcję również wyłączyć. No i ważna jeszcze informacja, że co jakiś czas po aktualizacji Androida, jeżeli przeprowadzacie taką aktualizację, warto wejść do tej funkcji i sprawdzić, czy mamy wyłączoną, ponieważ najczęściej po każdej aktualizacji Androida
ta funkcja po prostu użycia danych się automatycznie włącza, no i ponownie zbiera wszystkie nasze dane z telefonu i wysyła do firmy Google. Więc jeżeli tego nie chcemy, to po prostu po aktualizacji wchodzimy i automatycznie tutaj wyłączamy tą funkcję tak, żeby nie spowalniała naszego telefonu i nie skracała czasu pracy baterii. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!